Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, cześć. To znowu ja, to znowu Kia oczami doradcy. Dzisiaj mam coś, co już wam dawno obiecałem, ale niestety jeden samochód zdążył już wyjechać, a ja nawet nie zauważyłem kiedy. Znalazłem dzisiaj drugą sztukę, czyli nowa Kia Sportage w wersji L z napędem hybrydowym. Zapraszam na krótki film z prezentacji i z rozklejania wnętrza, z rozklejania plastików w tym samochodzie. Zajrzyjmy do środka, obejrzyjmy go z zewnątrz. Prosiliście o wersję hybrydową w LC. Wyciągnąłem ten samochód w końcu z czeluści naszego garażu podziemnego. Mało tego, nawet razem go rozkleimy. Możecie zobaczyć, jak wygląda fabrycznie nowe Piano Black. O, i tu jeszcze kawałek. To nawet jest przygotowane, żeby sobie złapać. O, i tu jeszcze kawałek folii został. To też w sumie możemy zdjąć. O. Nie mam w tym zbyt dużego doświadczenia, muszę powiedzieć, ale idzie chyba całkiem nieźle. Nowa Kia Sportage, wersja L, napęd hybrydowy, czyli 1.6 turbo, 180 koni plus silnik elektryczny, w sumie zespół napędowy ma 230 koni. Felga 17, tak wygląda w LC. Możemy sobie ją tu zobaczyć od razu. 17. Jak to w LC, plastiki matowe, te dolne elementy zderzaka, dolny element progów, te nadkola to jest czarny mat. Reflektory full LED, czarny kolor, black pearl, tak to się nazywa. Zajrzyjmy sobie do środka. Kluczyk zwykły, miękkie wykończenie, Piano Black, pełna elektryka. Tu mamy twardo, ale to myślę, że nie jest problemem, tu jest miękko już. Tak, taki materiał na drzwiach, ten sam materiał mamy tutaj. Piano Black, battery reset, tu jest wyłączenie systemów kontroli trakcji, hamulec ręczny, wielofunkcyjna kierownica. Tak wygląda konsola środkowa, o to było bardzo dużo pytań. Czyli jest tak samo jak w GT Line, uchwyty na kubeczki albo po prostu duże korytko. Tak to wygląda. Podłokietnik jest długi, on nie jest przesuwany, ale tu jest duży schowek. Konsola środkowa, gniazdo zasilania. Urządzeń przenośnych, wejście USB pod CarPlaya, pod multimedia, dwufunkcyjny panel, nawigacja i zegarek, które tutaj mamy, znamy z wersji M, ale pod jedną taflą szkła. Tak wygląda ta tafla. Deska jest miękka. Tapicerka foteli. Pokażmy ją. Tak wygląda tapicerka fotela w wersji L w hybrydzie. To jest to samo, co było w tych manualach już wcześniej pokazywanych. Regulacja wysokości fotela manualna, podparcie odcinka lędźwiowego jest elektryczne. Wróćmy jeszcze raz do tej deski, bo to było najwięcej pytań, było najwięcej wątpliwości. Czyli to jest to, co tu mamy: podgrzewane fotele, podgrzewaną kierownicę. To jest to, co znamy z GT Line'a. Tak wygląda L-ka w środku. Zajrzyjmy do tyłu. Możemy też rozfoliować. Podgrzewany fotel, regulacja jest dwupoziomowa. Elektryka szyby. Dwa isofiksy, tapicerka tylnego fotela, zagłówek,
Jest tutaj trzy poziomy regulacji wysokości. Podłokietnik. Pas centralny również trzypunktowy. Trójstrefowa klimatyzacja jeszcze w tej wersji. Tu mamy kieszonki, zaczep na zakupy, wejście USB-C, gniazdo ładowania. Tam jest dokładnie taki samo. Zajrzyjmy do bagażnika. Kamera. Bagażnik. Koło dojazdowe. Lewarek. Tą półkę można opuścić piętro niżej. Możemy to zrobić, proszę. Stąd można również złożyć oparcia. Oparcie również jest na środku dzielone, czyli kanapa jest dzielona 40-20-40. Hybryda, żeby nie było. Mam nadzieję, że ten wiatr mi tu głowy dzisiaj nie urwie. I mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Ale już naprawdę prosiliście o tą wersję, więc już nie mogłem dłużej czekać. Poprosiłem kolegów, żeby mi go umyli, żeby był ładny, czysty i mamy. Widzimy, jest mokry jeszcze. Sam trochę go rozfoliowałem w środku. Deska miękka. Tak wygląda ten panel. Tu mamy to zakrzywienie, jak tu w LC. Schowek. I mamy fotel pasażera w wersji L, tapicerkę fotela pasażera. Tu już nie mamy regulacji wysokości fotela. O, ładny samochód podjechał. Dobrze, kończę film. Dziękuję za uwagę. Muszę zrobić przejazd. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia przy następnym filmie. Wyglądają zegary. Kamera, zróbmy przejazd dla Prosida. Dobra rozdzielczość tej kamery jest zdecydowanie. Ten panel jest fajny. I naprawdę jest responsywny, bardzo fajnie działa ta klimatyzacja. Nie ma problemu z dotykiem przy tym panelu. Nadal jestem zdania, że to jest chyba najbardziej optymalna wersja wyposażenia. Ta L-ka Business Line jest oczywiście również fajny. Tam idzie cena trochę do góry. Wiadomo, reflektory adaptacyjne, ale L-ka to jest chyba takie optimum. Dziękuję za uwagę. Tradycyjnie, jeśli film był dla Was przydatny, odpowiedział na Wasze pytania, pokazałem coś, co chcieliście zobaczyć. Prośba o polubienie, subskrypcję. Jeśli macie pomysły na inne filmy, piszcie w komentarzach. Prośby postaram się spełnić. Dziękuję i do zobaczenia przy następnym filmie. Ręczny się zaciągnął. I to jest chyba najfajniejsze w hybrydzie. Zobaczcie. Wkładam kluczyk, przekręcam, odpalam i cisza. On jest odpalony, jest gotowy, ale silnik spalinowy jeszcze nie odpalił. Dopiero jak dodam gazu, to silnik odpala. I dzieje się to praktycznie natychmiastowo. Kia. Movement that inspires.